Po co płacić za wodę, skoro można ją mieć za darmo? A przy okazji wykorzystuje się coś, co i tak leci z nieba. W Zawierciu po raz trzeci rusza nabór wniosków do programu łapania deszczówki. O co w nim chodzi, sprawdził Paweł Jędrusik. Pani Danuta Nowak z takiego pojemnika na wodę deszczową korzysta już od kilku lat. Dostała go z miejskiego programu i sprawdza się. Warto używać, bo to jest woda deszczowa, czyli to jest prawie darmo, prawda? No, spływa tam pięknie, podstawione jest, no i używamy to. Wygodne w obsłudze? Wygodne w obsłudze, bardzo. Można nawet u góry postawić kwiatki, żeby było jeszcze piękniej. Teraz taki sam pojemnik na deszczówkę mogą otrzymać kolejne osoby. W Zawierciu 26 lutego rozpoczyna się nabór do miejskiego programu, a urzędnicy chcą wydać mieszkańcom kolejne kilkadziesiąt pojemników. Osoba, która zakwalifikuje się do programu, najpierw dostaje pojemnik na 2 lata w użyczenie. Później przechodzi on na własność. Od 2021 roku wydaliśmy ponad 800 takich pojemników. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można sobie znaleźć specjalne wytyczne, które wskazują, kto może zakwalifikować się do tego programu. Przede wszystkim trzeba mieć nieruchomość w Zawierciu, nie mieć zaległości finansowych wobec gminy, no i oczywiście mieć możliwość zainstalowania takiego zbiornika. Władze miasta liczą, że taka inicjatywa przyczyni się do ochrony środowiska. W Zawierciu już od jakiegoś czasu dbamy o środowisko i chcemy, żeby ta woda nie marnowała się zwyczajnie i żeby była wykorzystywana podobnie. Myślę, że to jest naturalne, chyba w każdym mieście myślą w ten sam sposób. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, pojemnik będą mogły odebrać w miejskim PSZOK-u.